Baila mama sita. Dzień dobry kochani moi, w tą sobotę piękną, słoneczną, za oknem, na razie mam żaluzje zasunięte, ale jak skończę tylko trening, to idę normalnie na pole albo na dwór, jak kto woli, i będę się cieszył życiem. A jak poćwiczymy, jak nakręcimy trochę te endorfiny do życia, to ja wam gwarantuję, że ten dzień będzie po prostu najpiękniejszym dniem twojego życia. Najpiękniejszym dniem twojego życia. Kochani, zaczynamy dzisiaj kolejny trening mego autorskiego wyzwania, które nazywa się Lecę z Kuczajem, rzuk se zrobię. Przypomina mi, że na stronie kuczaj.pl możecie sobie pobrać, możesz sobie pobrać wklejkę, którą sobie możesz wkleić na ulicy na przykład, gdzie se chcesz se wkleić, możesz. Wklej se, gdzie se chcesz i oznacz hashtag Lecę z Kuczajem, rzuk se zrobię. To będzie znak tego, że jedziesz z tym życiem i robimy coś razem. A żeby wziąć udział, pamiętajcie o tym, żeby wziąć udział w konkursie, czyli w walce o główną nagrodę, czyli wylot na Kuczaj Camp, wylot, bo to będzie zagraniczny wylot na Kuczaj Camp, to trzeba potem na końcu pokazać tą swoją metamorfozę, co to się zrobiło ze mną przez ten czas i jak ten brzuch po prostu pięknie nam się zrobił. Dzień dobry kochani, witam. Witajcie kochani i na Instagramie, mam nadzieję, żeście powstawali, i na Facebooku. I zaczynamy kochani, dzisiaj nasz trening będzie intensywnie. Wstawaj Grażyna, nawet jak cię żyć kanapy trzyma, to wstawaj, bo jesteś fajna dziewczyna. Kochani, zaczynamy. Zaczynamy po prostu od truchtu. W miejscu rozgrzejemy trochę nasze ciała. Ręce, które lecą w przód. I lecimy. Lecimy, kochani. Rozgrzejemy się troszeczkę z rana. Od razu zobaczycie, że będzie od razu inny dzień. Zobaczysz, będzie inny dzień. I do tyłu ramiona. Cały czas lecimy. Cały czas biegniemy truch. Jak komuś będzie za ciężko, jak na przykład w tym momencie, która się zdecydowała i żeby jednak coś ze sobą zrobić, żeby zawalczyć o siebie i poćwiczyć, bo ją wczoraj zainspirowało zdjęcie mojej siostry, która tak pięknie o siebie zawalczyła, to spokojnie, rób tyle, na ile masz piętowo siatki, na ile masz siły, na ile starczy ci siły. Rób to w miarę swoich możliwości. Zrób jedno powtórzenie nawet na te 40 sekund, które będziemy robić, ale zrób. Ja nie mówię, że to ci od razu zmieni życie, ale gwarantuję naprawdę, że to już będzie taki pierwszy krok do tego, żeby się lepiej poczuć ze sobą. Super, już powolutku się nam podkręca temperatura ciała. Cały czas w biegu. Uwaga, kolana do góry. Kolanka do góry. Cały czas biegniemy, cały czas na razie rozgrzewamy się. Super. Zatrzymujemy się w miejscu i króciutki półprzysiad. Tak. Króciutko na kolanach, niech nam się te zawiasy troszkę rozruszają. Tak. Wtedy przed nami 40 minut treningu podzielone w taki sposób, że będziemy najpierw robić brzuch. A następnie dłonie za głowę. A następnie będziemy robić tabatę.
Po co to wszystko? Po to, żeby jednocześnie rzeźbić brzuch, ale też palić, słuchajcie, tłuszcze. Jarać te tłuszcze. Jarać tłuszcze, żeby ten brzuch mógł wyjść, żeby ten brzuch mógł się pokazać. Bo co ci z tego, jak będziesz mieć ładny brzuch, jak on będzie poukrywany pod pierzynką z tłuszczu. Super, skakanka do ręki, lecimy. Co jest potrzebne dzisiaj w dzisiejszym treningu? Czekaj, hantel, hantla. Jedna hantla się przyda. Albo jak nie masz hantli, to butelka z wodą, cokolwiek, żeby mieć jakiś ciężar, bo się nam przyda do kilku ćwiczeń. Hantla, albo butelka z wodą, tak już mówię. Jeszcze się rozkręcamy. Rozkręcamy się, jeszcze rozkręcamy. Tak, żeby podnieść tą temperaturę ciała, żeby się zagrzać do... Żeby się zagrzać do treningu. Ja już czuję, że już jestem rozgrzany, już czuję, że temperatura wzrosła. Ale ta temperatura mi zawsze wzrosła, jak cię widzę, Grażyna. To ci powiem, że zawsze mi wzrosła. Wzrosła mi, wszystko mi wzrosła. Lecimy, lecimy, Grażynko, lecimy. Lecimy, kochane, lecimy, kochane. Lecimy cały czas, na razie się rozgrzewamy, ostatnie sekundy. Super. Super, kochani, no to co? Powolutku będziemy, słuchajcie, będziemy przechodzili do naszego treningu brzucha. Powtórzymy tę serię, słuchajcie, 3 razy. Więc jeśli komuś nie wyjdzie za pierwszym razem, to wyjdzie za drugim. Czy mogę iPada? Dobra. Super. Super, super. Kochani, przechodzimy na ziemię i zaczynamy katować. Zaczynamy katować brzuch. Przyłóż się porządnie, żeby poczuć zakwasy na brzuchu. Naprawdę to jest fajniejsze niż motyle w brzuchu. To jest fajniejsze niż motyle w brzuchu. To jest taki zakwas. Jakby poczujesz, że mam brzuch, już po pierwszym treningu zobaczysz, będzie ten efekt. No, przyłóż się do każdego powtórzenia. Każde powtórzenie. Zaczynamy, słuchaj, przechodzimy do podporu. Przechodzimy do podporu i na skos przyciągamy kolanko do łokcia, ok? Przez 40 sekund jedziemy, czas start! I przyciągamy. Nie szybko. I no, przyciągasz świadomie kolano do łokcia, mocno spinając mięśnie brzucha. Mocno spinamy mięśnie brzucha. Przyciągaj. Pak. I pak. I trzymaj się. Jeszcze. 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 I jeszcze. Jeszcze. I spokojnie. Świadomie. Cały czas. Przerwa 20 sekund. Przerwa 20 sekund. A ty weź sobie hantel albo butelkę z wodą. Przechodzimy do planka, czyli tak jak byliśmy teraz w podporze. I uwaga, mocno natknij brzuszek, łopatki ściągnięte i przekładamy hantel raz w jedną, raz w drugą stronę. Albo hantla, albo masz butelkę z wodą, to może być butelka z wodą. Postaraj się teraz mocno spiąć brzuch, cały czas oddychając, ściągaj żebra. Za dużo tego. Ściągaj żebra i postaraj się nie machać biodrami, żeby cały tutaj, cały brzuszek pracował.
I na spokojnie oddychamy i przekładaj hantlę. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Albo butlę z wodą, co tam masz. Co możesz, to możesz, to będzie dobre. Kładziemy się teraz na plecy. Przejdź. Na plecy. I uwaga. Stopy na ziemi. To jest pozycja wyjściowa. Ręce za głową. I uwaga. Jedziemy. Góra. Klasznij pod kolanem. I klasznij pod kolanem. I klasznij pod kolanem. Mocno spinamy brzuch. Klasznij pod kolanem. Jak się nie uda klasnąć i dotknąć jakoś tam i spinać brzuch, to też będzie dobrze. Tak. I góra. I góra. I góra. I do góry. I góra. I do góry. Jeszcze, 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 jeszcze. Pach. Ile zrobisz powtórzeń, tyle zrobisz. I no rób. Pach. 20 sekund przerwy. Zostajemy cały czas na plecach i kapujemy cały czas brzuch. Przyłóż się do tego porządnie. Jedziemy. Dłonie za głową. Dłonie za głową. I jedziemy na przemian. Ale będzie brzuch jak bum cyk cyk. Instagram mi przestał działać. Instagram mi przestał działać. Chyba internet był marznącał. A Facebook jest ok, na Instagramie umarło. Bo chyba umarło. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, powtarzamy tą serię, czyli przechodzimy do podporu. Przechodzimy do podporu, mocno napnij brzuch i kolano na skos. Powoli, świadomie, mocno spinając mięśnie brzucha. Uwaga, pach, pach. Przyciągaj, przyciągaj i przyciągaj i przyciągaj, super. I cyk, mocno. Za każdym razem świadomie, jak ci zawadza, jaki wąż, co cię opluł, to się nie przejmuj. Skok węża, z kolanka węża. O. Pach. 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 Bosko, 20 sekund przerwy. I co teraz? Przekładanie hantla. Czyli weź sobie albo hantel, albo butlę z wodą i przekładamy hantelek. Przejdź do podporu, a to jeszcze chwilę odpocznij, odsapnij, złap oddech. Wdech nosem, wydech buzią i jedziemy. Przejdź do planka. Mocno brzuch napięty i jedziemy. Przekładamy hantla albo butelkę z wodą raz w jedną, raz w drugą stronę. Mówiłem wczoraj na Instastory, że będziemy wzmacniać dzisiaj też mięśnie głębokie brzucha. Czyli to są te mięśnie, których nie widać, ale one cały nasz kor trzymają, więc musimy bardzo, bardzo, bardzo też o nie dbać. I w tym momencie właśnie nad tymi mięśniami pracujemy. Co, Grażynko? Grażynko, bo ja cię koteczką wgonię. Przecież ja cię rozpłaszczę tu zaraz. Super. 20 sekund przerwy. I klaśnięcie pod kolanem. Będzie dziś intensywnie, będzie dziś intensywnie. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Jedziemy. Pozycja wyjściowa i góra. Mocno zatnij brzuch. Spinaj brzuch. Góra. Góra. Jeszcze. Ciśnij. Ja nie mogę. Pach. 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 I jeszcze. Ostatnie powtórzenia. Uff.
i 20 sekund. 20 sekund przerwy. 20 sekund przerwy. I rowerek. I rowerek. I normalnie męczymy ten brzuch totalnie. Nic nie gro. Nie gro nic. O Boże. Taki internet. Nie służy nic. Dobra, jedziemy. Jedziemy rowerek. Jedziemy rowerek. Pach. 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 Uff. Nie ciągnij się ino za głowę. Nie próbuj se urwać, rwać włosów z głowy. No dociągaj kolano do łokcia. Pach. Ja cię kręcę, au, ała, ała, ała. Ja już czuję swoje mięśnie brzucha. I ostatni raz, trzeci raz jedziemy tą serię, więc się porządnie przyłóż, porządnie się przyłóż, żeby poczuć naprawdę, że to, co robisz, ma sens. Dobra, jedziemy, przechodzimy do podporu i na skos kolanko. Jedziemy, mocno, pach, dwa, trzy, dawaj, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, ile ci się uda zrobić, to tyle zrobić, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, pięknie, udało mi się zrobić po 20 na stronę, tak, 20 na stronę. Zostajemy i przekładamy hantla w podporze, czyli pracujemy nad mięśniami głębokimi w brzuszku i lecę z kuczajem, brzuch se zrobię, brzuch se zrobię. Chyba, że któryś mąż mnie wyprzedził i już zrobił brzuch wcześniej, przed kuczajem. No to jak mąż brzuch, to potem będziemy robić, jak już ten brzuch zejdzie. Bo to ostatnio mi pisała jedna dziewczyna, że kuczajku, tak bym chciała zrobić z tobą brzuch, ale mąż był pierwszy i zrobił mi już brzuch przed tobą, więc co zrobić, co zrobić? Potem będziesz, słuchaj, pracować już nad płaskim brzuszkiem, a teraz nie płaskie brzuszki i no, rośnij zdrowo. Jedziemy, klaśnięcie pod kolanem. Pozycja wyjściowa i uwaga, jedziemy 40 sekund przed nami. Pach, pach, dopina mięśnie brzucha, pach. Unoś łopatki i spinaj mocno brzuch. Pach. Pach. Patrz w sufit. Postaraj się nie pomagać sobie głową. W sensie nie machać tą głową tak do przodu, jakbyś chciał pomóc. I no patrz w górę i spinaj mocno brzuch. Pach. Cały czas brzuch jest napięty. Cały czas pracuję. Pach. I bosko. O! Ostatnie ćwiczenie w tej serii, czyli rowerek. Patrz, jak to minęło. Trzy serie już za nami. Trzy serie już za nami. Trzy serie już za nami. I za chwilę przechodzimy do kolejnych. Do kolejnych ćwiczeń. Jedziemy. Kładziemy się na plecy. Przyklej mocno lędźwia do maty. I jedziemy. Przyciągaj kolano. Pach. Do łokcia. Słuchaj, za dwa miesiące, jeśli będziesz się słuchać, będziesz dobrze jeść, to brzuszek będzie po prostu, to będzie czad. Nie uwierzysz, że sama go zrobiłaś, albo że sam go zrobiłeś. Pach, pach. 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 Pach.
Jeszcze ostatnie sekundy. Ała! A! O, dobrze. Dobrze. Czyli wyciągnę trochę. Wyciągnę trochę brzuszek. Wyciągnij brzuszek trochę. Chwilę odpoczywamy. Weź. No, że muzyka będzie. Dobra. Ale ja teraz nie widzę tego czasu, co mam. Patrz, machasz ręką, wszystko widać. Jak machasz ręką. Chwila przerwy, kochani. Tak, będzie zapisany ten live na Facebooku, więc sobie będzie można go zrobić. Jakby coś. To sobie będzie można zrobić. Jezu, żebym się spocił, patrz. Całe cytki mam spocone. Dobra, lecimy dalej. Lecz napije się Ino. Czekajcie, Ino się napije. Pijcie, bo to jest też bardzo ważny element w walce o nasz brzuch. Pijemy wodę, słuchaj, 3 litry dziennie wypij. 3 litry musisz w siebie wrzucić. Niestety, słabe połączenie znowu. Dupa. O, chyba jest. Jedziemy dalej, kochani. Pozycja hello buddy, czyli spinamy mocno brzuszek, unosimy do góry barki, łopatki i trzymamy, słuchajcie, albo tak, bez hantla, mocno napięty mocno brzuszek, albo można sobie wziąć hantel i mocno trzymamy brzuch napięty i trzymamy mocno spięty brzuch. I mocno spięty brzuch. Trzymamy. Uf, nie widzę czasu w ogóle tutaj. Nie widzę czasu. O. Chwila przerwy i jedziemy dalej. Podpieramy się, słuchaj, tyłem i uwaga, przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Pak. I trafimy nad dołem brzucha też. Nad dołem, bo z nim jest największy problem, bo to wisi zawsze taki filet. I poć się, mocno za każdym razem. Mocno. Nie chodzi o ilość powtórzeń, no o to, żeby dobrze spiąć ten brzuch. Spinaj za każdym razem. Kolejne ćwiczenie w tej serii to Russian Twist. Albo z handlem, albo z butelką, albo bez niczego. Czyli po prostu mocno spinamy brzuszek i jedziemy w jedną i w drugą stronę. Można z handlem to zrobić. Można to zrobić z handlem. Mocno się skręcaj na boki. Do boku. Skręcaj się mocno do boku. Chcesz mieć takie skosy ładne jak aniołki Victoria's Secret? To słuchaj, mocno skręcamy się na boki. I przerwa, luz. Odetchnij. Jedziemy, kolejne ćwiczenie. Kładziemy się na kreski, podnosimy barki, łopatki
i na zmianę po prostu raz jedna, raz druga nóżka do przodu. Tak. Cały czas odcinek lędźwiowy jest przyklejony. Widzisz? Przyklejone jest tutaj wszystko. I raz jedna nóżka, ale nie odkładasz jej. No, nad ziemią trochę. O! Tak. Tak. Wydychając powietrze, staraj się mocno przykleić lędźwia do ziemi, żeby nie robiło się coś takiego tutaj, żeby się nie robiła pod spodem dziura. I chwila przerwy. O matko. Czad. Drugi raz, jedziemy drugi raz tą serię. Za chwileczkę. Odetchnij. Odetchnij i jedziemy dalej. I jedziemy dalej. Nogi do góry. Albo z hantlem, albo bez hantla. Trzymamy mocno napięty brzuch. Mocno napięty brzuch. Mocno napięty brzuszek. Tak. Tu wszystko jest napięte. Nawet jak jeszcze jest pod pierzynką, to będziemy to odkrywać. Ale mocno, mocno przykładamy się do pracy brzucha. Au! Ała! Ała, jeszcze! Jeszcze! Ja nie mogę. To jest morderstwo. Morderstwo dla brzucha. Morderstwo dla brzucha. Super. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Czyli opieramy się tyłem. Opieramy się tyłem. I uwaga, mocno, porządnie, skup się na tym. Porządnie, przyciągaj. Uwaga. Na ile dasz radę, bo jak wąż boa cię opluł, to ciężko ci będzie te kolana tak blisko dać ciała. I jeszcze. Ostatnie sekundy, wytrzymaj jeszcze. I pięknie. O, 20 sekund przerwy. O matko, ale jest czat. Ale jest czat. Ale jest czat. Ja sobie normalnie z każdym następnym ćwiczeniem czuję jak się sobie tutaj wszystko napina. Jak się wszystko normalnie spina. Jedziemy. Russian twist. I skręcamy się do boku. Możesz to zrobić z hantlem. Możesz to zrobić z hantlą. Tak. Albo z butelką z wodą. Tak. Tak. Aż się odwrócę. O. Aż się odwrócę, co muszę na ciebie popatrzeć. Jak tam robisz. I skręcamy się na boki, mocno. I 20 sekund przerwy. O matko. No jest hardcore. Jest hardcore, ostatnie ćwiczenie w tej serii. I zostanie nam powtórzenie jeszcze raz. Porządnie. Ostatnie ćwiczenie w tej serii. Kładziemy się na plecy. Łopatki do góry, barki do góry. I na zmianę. Tak. Tak. Widzisz, to już jest twoje normalnie odpoczynek. I no pamiętaj o tym, żeby przyklejać lędźwia do maty. Nie unosimy się, nie robimy mostu. Bosko. 20 sekund odpoczynku i ostatni raz jedziemy naszą serię brzuchową w tej rundzie. Ostatnia seria. Zobacz, co się dzieje. Tyż tak możesz? Tyż tak możesz? Że czujesz to?
Ja czuję. Czuję, czuję. Bosko. Jedziemy, słuchaj. Jedziemy ostatnią serię. Ostatnia seria. Ostatnia seria przed nami. Nogi do góry. I trzymamy. Spięty brzuch. Ała! Wiem, że puszczę, ale trzymaj jeszcze. Trzymaj ostatnie sekundy. Bosko. 20 sekund odpoczynku. Ale to będzie czad. Jak się naprawdę przyłożysz do tego wyzwania, jak się przyłożysz do tego wyzwania, dołożysz jeszcze dobre jedzenie, no to będzie naprawdę wypas, bo jednak trzeba zwracać uwagę na to, co jemy, kochani. Nie wrzucamy w siebie tłuszczy z maków i z innych fast foodów. Jedziemy, przyciągamy kolanka. I 20 sekund odpoczywamy. Przejdź na zdrowe odżywianie się. Na, przede wszystkim ja nie lubię tego nazywać dietowanie, dietą, tylko po prostu na zdrowy tryb życia, jedzenia. To naprawdę bardzo systematyzuje wiele rzeczy. I jest ogromna oszczędność i pieniędzy, i czasu. Jak wiesz, co masz zjeść. I jedziemy na bok, pach. Mocno się skręcaj, mocno. Wiem, że jeszcze dasz radę bardziej, jeszcze bardziej. Dasz radę jeszcze się mocniej skręcić. Nie oszukuj. Moje oko trzecie cało, ona wszystko widzi. Mam trzecią czakrę, więc ja tam wszystko widzę. Mocno się skręcaj, pach, 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 pach. I 20 sekund. 20 sekund odpoczynku. I kochani, już dochodzimy do ostatniego ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenie i przerwa minuta. I jedziemy, słuchajcie, tabasę. Na samo zakończenie tego pięknego dnia. Znaczy treningu. Bo dzień to się dopiero rozpoczął. Jedziemy. Dłonie za uszami. I ostatnie już ćwiczenie w tej rundzie. Jak ci będzie za mało, to powtórzysz. To zrób jeszcze raz ten trening, jak ci będzie mało. Ale czas. Ale czas! I przerwa, kochani, przerwa, przerwa, minuta przerwy, bo teraz, po tej przerwie, jedziemy, słuchajcie, na maksa. 20 sekund ćwiczenia, 20 sekund odpoczynku, 10 sekund odpoczynku, 20 sekund ćwiczenia, 10 sekund odpoczynku, jedziemy tabatę. Pierwsze ćwiczenie. Bo to będą 4 ćwiczenia. 4. Po prostu 4 ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to tak jak do burpeesów. Dłonie przy stopach. Wyrzucamy nogi do tyłu. Kolanko, 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 góra i kolanko, 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 kolanko i powtórz. Ok? A za chwilę ci będę mówić w tych 10 sekundach przerwy, co dalej. Dobra, jedziemy, dajemy czadu, kochani, dajemy czadu. Uwaga, czas start. Pach. Kolanko, 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 góra. Kolanko, 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 kolanko. I kolanko, 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 góra.
kolanko, 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 pach, kolanko, 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 kolanko. Pięknie. Drugie ćwiczenie, uwaga. Przód i wracamy. 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 20 sekund, uwaga, 20 sekund, teraz burpees. Jedziemy. Pach. I góra, i gasi. Pach. I góra. I ostatnie, czwarte ćwiczenie. Pajacyki, po prostu, prosto. Prosto, nie ma co komplikować sobie życia. Jedziemy, pach. Przejdź to raptem 8 minut takiej naprawdę porządnej pracy. Ino mi się nie poddawa, ino rób. 10 sekund przerwy i jedziemy dalej. Czyli kolanko, 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 kolanko. Uwaga, jedziemy. Cyk. Kolanko, 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 kolanko. Wstawaj. Kolanko, 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 kolanko. Ziemia. Kolanko, 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 kolanko. Góra. Kolanko, 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 kolanko. Za chwilę będzie wyskok do przodu i cofamy się, jak takie kaczuszki w tył. Uwaga. Pach. Ra, 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 ra. I pach. Cyk, 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 do tyłu. I przód. Pach, 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 pach. Chłupa, chłupa. Się przypomniał. O, pach. O, matko. Burpees. 10 sekund odpoczynku. Nie wysiadaj! Nie wysiadaj jeszcze! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Jedziemy. Burpees. Pach. Góra. Pach. Góra. Pach. I góra. Pach. I góra. I pajacyki. Ale czad. Jedziemy, jedziemy dalej. To już jest ta końcóweczka. Ostatnie 4 minuty pracy przed nami. Spalamy swój tłuszcz. Nakręcamy metabolizm, żeby zgłodnieć i jeść zdrowo. I będziemy mieć piękne brzuszki. Piękne brzuszki. Trzy. 2, 1, jedziemy. Kolano, 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 kolano. Góra. Kolano, 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 kolano. Szybko. Kolano, 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 kolano. Góra. Kolano, 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 kolano. Uwaga. Wyskok do przodu i cofnięcie. Dajesz, dajesz, dajesz. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze się nie zatrzymuj. Ostatnie sobie 3 minutki pracy. Jedziemy. Pach. Rap, ciach, 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 ciach. Pach. I powrót. I przód. I wracamy. I przód. I wracamy. I jeszcze raz. Przód. I wracamy. Jedziemy w burpees. Jak za trudne te burpees, to rób po prostu takie łatwiejszą wersję, czyli wypad nogami do tyłu. Po prostu. I górę.
i góra. Ostatni raz, lub i góra. Pajacyki. Jedziemy, pajace. Ja normalnie 2 minuty jeszcze roboty. 2 minuty roboty. I zobaczysz. Zobaczysz, jak będziesz szczęśliwa. Zrób to ino. Ostatnie 2 minuty. To już jest ostatnia seria. Ostatnie dwie minuty. Jedziemy. I kolanko, góra, na stojąco, pach. Jeszcze zrób, rach, pach, góra, rach, pach. O matko, jedziemy, pach, i cofamy się w tył, cofamy się i przód, pach, i jeszcze, ostatnie burpees i ostatnie pajace, jedziemy, pach, góra. Ostatkiem siła, ale się nie poddajemy. I góra. I pięknie. I pajace. Na koniec pajace. Jedziemy. Ostatnie pajace. Endorfinki. Rozdupcą nam żyć. Mamy to! Żeby nikt mi nie poszedł przed rozciąganiem. Lewa noga do przodu, prawa z tyłu i uwaga. Ramiona do góry i wyciągamy się. Wyciągamy. Kładziemy sobie nóżkę z tyłu, wyciągamy się do góry. O, ale cudownie. I pomyślcie teraz, że nie mogłaś nic nie zrobić. Zalegnąć, leżeć na sofie i śmierdzieć. A jednak teraz chcę już nie śmierdzić, znaczy śmierdzisz co? Chcę, ale chcę śmierdzisz potem własnej pracy i własnych działań. Trzymamy, wyciągamy mocno kręgosłup do góry. Super. Przechodzimy teraz do podporu. Pośladki napięty i powolutku po macie przechodź, wsadź głowę między ramiona i ciesz się, że się udało zrobić ten dzisiejszy trening. I miej sobie radość w sercu i radość w życiu. I przechodzimy teraz. Bioderka kładziemy na macie. Głowa do góry. O! Ale czad. Czujesz to? Bo ja czuję. Smród jak z kurczyny. Śmierdzi, ale to jest dobry smród, bo ten smród zwiastuje jedno. Nie obijaliśmy się. Lepszy smród po treningu, po wykonanej pracy, niż smród ze strachu i nie robienie nic. Okej. Siadamy, taki słowiański przykuc.
Wklejamy mocno żyć, mocno pchamy ją w dół. Rozpychamy kolana łokciami i siedzimy. I siedzimy sobie. I siedzimy. Klatka piersiowa do przodu, a my się rozpychamy na ile tylko możemy. Rozpychamy się. Super. Bosko. Teraz rączka, prawa rączka na plecy. Łapiemy się za łokieć i przyciągamy. I przyciągamy sobie łokieć do boku. I teraz drugi. Drugi łokieć. Kładziemy ręce na plecach, na łopatce. Jak ciężko ci jest się objąć na razie, to niczym się nie przejmuj. Niczym się nie przejmuj. Będzie im łatwiej. Z każdym następnym treningiem będzie im łatwiej. I super. I uwaga. Teraz głęboki wdech nosem. I wydech, dech. I wydech, dech. Udało się! Udało się! Jak się nie udało, no, wypracowaliśmy to dzisiaj, te krople potu, ten pot na cyckach, który spływa po naszej piersi. To wszystko jest zasługa dzisiejszego naszego wkładu w to, żeby się ukochać, bo powiedzmy sobie szczerze, to ciało jest też ważne, bo jeżeli ciało będzie zastałe, ciało będzie zasiedziane, to jak ma nieść twoją osobowość? Jak ma nieść tego ducha? Jak? No powiedz jak? Nie uniesie. Nie uniesie. Więc kochani, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy trening. Wiem, tam parę osób pisało do mnie, że... że szkoda, że macie z Anią Lewandowską w tym samym czasie. Słuchajcie, to jest bieg okoliczności. Wczoraj zrzuciłem już na story i akurat się z Anią zgadaliśmy już za późno. Nie wiedziałem, że Ania robi. Natomiast nieważne, słuchajcie, robiliście czy z Anią, czy ze mną. Fajnie, że ruszyliście tą żyć, że ruszyłaś tą żyć, że ruszyłeś tą żyć, więc... A! Czy ja chcę tym... Wiem, dobra. Że na kuczaj.pl macie, słuchajcie, taki kupon, który obliguje do minus 23% zniżki na kuczaj fitness i kuczaj diety. Diety bardzo, bardzo przy tym wyzwaniu polecam. Z jednego prostego względu. Z takiego, że bez diety, bez odżywiania się poprawnego, ciężko będzie nam zrobić ładny brzuch. Będzie po prostu ciężko, bo on będzie w środku wyrzeźbiony, on gdzieś tam będzie, ale jeżeli go przykryjemy tłuszczem, to nic nie będzie. To będzie po prostu tylko... No to nic nie będzie po prostu. Także ważne jest to, żebyśmy jednak się zdrowo odżywiali. Ja idę teraz sobie zjeść pyszne śniadanko. Zjem sobie pyszne śniadanko i co? No i będę miał piękny dzień. A wy pamiętajcie o tym, żeby wkleić wklejkę na zdjęcie, wrzucić hashtag i bierzcie udział w tym wyzwaniu, bo jest naprawdę, będzie czas. Za 2 miesiące sami będziecie w szoku, co żeśmy wypracowali. To będzie szok. Kochani, ukochuję, dam znać w niedzielę, napiszę rozpiskę na przyszły tydzień, jak polecimy z live'ami, jak polecimy z treningami. Dam też taką rozpiskę, co robić, jeśli na przykład nie ma live'a. To skieruję do konkretnych treningów. Ukochuję was bardzo. Dzięki, że byliście dzisiaj i miłego dnia wam życzę. Buziaczki. Papa. Kuczaj. Ja.